Wielobarwną procesją z katedry do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczął się Festiwal Narodów w Łomży. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie da. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży z 4 kontynentów i 10 krajów świata, wchodząc do świątyni, przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Jezus, tylko Jezus Panem jest. W liturgii uczestniczyli księża nie tylko z diecezji łomżyńskiej. Modlitwie w intencji pątników wraz z biskupami Januszem Stepnowskim, Tadeuszem Bronakowskim i Stanisławem Stefankiem przewodniczył kardynał Gerhard Müller, prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli ze czystym sercem złożyć na świeczu ofiarę. Spowiadam, że jedno Bogu W homilii wygłoszonej po angielsku, włosku i po polsku ksiądz biskup Janusz Stepnowski zachęcał młodzież do życia w duchowej łączności z Chrystusem. Winnicy nie służy do niczego. Nawet ten popiół nie służy do niczego, bo może dawniej kobiety włoskie, babcie, prababcie tych młodych ludzi, kiedy robiły pranie, używały też popiołu, ale nigdy nie można było do tego popiołu dołożyć popiołu z gałązek winnych, bo ten popiół powodował plamy na bieliźnie. To drzewo winne, z tego drzewa winnego nie można nawet, krzewu winnego, nawet zrobić kołka, aby wbić go w ścianę, bo nie służy nawet do tego. A my, drodzy bracia i siostry, jesteśmy, należymy do tego winnego krzewu. Jesteśmy gałązkami na tym winnym krzewie. Jaki jest cel tych gałązek? Jedynym celem jest tylko to, aby z tych gałązek narodziły się kiście winogron, które będą cieszyć i oko, ale później cieszyć smak i gust każdego człowieka. Po to narodziliśmy się i po to żyjemy, aby przynosić owoce w tym współczesnym świecie. To jest nasze zadanie i nasza misja dla starszych i najmłodszych. Drugim takim elementem, które ciągle powraca w Ewangelii Świętego Jana, jest słowo pozostawać w łączności. Jeśli będziemy w łączności pozostawać z Chrystusem, to będziemy też i produkować te piękne owoce. A jeśli w tej łączności nie pozostaniemy, to zostaniemy odcięci na zawsze. Ta przypowieść o winnym krzewie jest przypowieścią o łączności,
duchowej człowieka z Chrystusem. Jak powiedziałem przyjaciołom włoskim, to pozostawać ma różne znaczenie. Nie tylko to pozostawać pod dachem, ale pozostawać w myślach, pozostawać ciągle w łączności. Jeśli Chrystus pozostanie w naszych sercach, to będziemy ciągle w łączności z Nim. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Po modlitwie wszyscy zostali zaproszeni na posiłek. Obecność młodzieży z całego świata wszystkim dodawała energii. Udział w Światowych Dniach Młodzieży wzmacnia wiarę. Jesteśmy z Białorusi, jesteśmy ze stolicy Białorusi, z Mińsku, parafia Matki Boskiej Butsławskiej. Jest taki u nas sanktuarium Matki Boskiej Butsławskiej. Już jesteśmy tutaj w Polsce z 20 lipca, tak? Teraz mieszkamy w Sokołach, jaka tutaj jest taka wieś, niedaleko Białego Stoku. To znaczy tak, no i jesteśmy grupą wesołą, która tak szuka tutaj Boga i też szuka ludzi i naprawdę spotykamy takich prawdziwych, wierzących i taką młodzież, która chce Boga. No i tak, dalej jeszcze dzień, dwa, trzy i wyjeżdżamy pociągiem do Krakowa. To będzie pociąg z Białegostoku, ale wyjeżdżamy z Łap. No i już będziemy spędzać ten czas w Krakowie na spotkaniu z papieżem. Jesteśmy po prostu wszyscy razem. A jak jesteśmy razem, to mamy w sercu taką moc w Chrystusie. Jak jesteśmy razem i z Chrystusem, to wtedy mamy wszystko. I ten, co mamy w oczach, to mamy w sercu i tak wszystko jest razem. To nie wiem, tak jest. Pielgrzymi z Meksyku, aby dotrzeć do Łomży, przebyli kilkanaście tysięcy kilometrów. In the beginning was to... I don't know, tiring,
Już na początku wyprawy byłem bardzo zmęczony, bo długo trwała nasza podróż do Polski. Z Guadalajary musieliśmy dotrzeć do Meksyku, stamtąd poleciliśmy do Toronto w Kanadzie. Dopiero z Toronto mieliśmy samolot do Pragi, a z Pragi do Polski. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi, ponieważ jesteśmy tutaj ze wspaniałymi ludźmi z całego świata. Wszyscy przyjechaliśmy tu w tym samym celu, żeby wspólnie spędzać czas i modlić się. Nie wiem, skąd mam tyle siły. Pierwszej nocy spałem tylko 2 godziny, a ostatniej tylko około 30 minut. Może czerpię z tego, że otacza mnie tutaj wielu wspaniałych ludzi. Jestem tu z przyjaciółmi, z Bogiem, ze wszystkimi wierzącymi. Hello, my name is Monse. I'm from Mexico, from San Juan de los Lagos, Jalisco. We are very excited to stay here. Łomża is a beautiful place. Pochodzę z Meksyku. Przyjechałam do Polski 3 dni temu. Zatrzymałam się w Łomży. Łomża jest bardzo pięknym miejscem i jesteśmy właśnie bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w takim przedsięwzięciu i być tutaj razem z wami. My parents gave me the idea and I came with this group. It's an amazing group. Namówili mnie rodzice i przyjechałam ze swoją grupą prosto z Meksyku. She is my cousin, is like my sister and my doctor, my favorite doctor in the world and my friends, they are my friends. We are everyone are friends. To moja siostra i pani doktor, moja ulubiona, najlepsza doktor na świecie i grupa moich przyjaciół. Wszyscy się bardzo dobrze znamy i przyjaźnimy od wielu lat. Co się wam spodobało w Łomży najbardziej? Co was zaskoczyło? Co dobrego jest? What do you like most in Łomża? What is most surprising? And the people. The people are incredible. They are very kind. Ludzie. Ludzie są niesamowici, są bardzo mili. To jest niesamowite. Gościnne i serdeczne przyjęcie zachęciło do odwiedzenia Łomży także pielgrzymów z kraju. Ja przyjechałem tu, bo usłyszałem, że Światowe Dni Młodzieży tu się odbywają też, że Jan Paweł II 25 lat temu tutaj był, ćwierć wieku temu. I można spotkać znajomych jego, ludzi, którzy z nim rozmawiali, byli tutaj kiedyś. Chciałem zawsze poczuć takie coś. W Warszawie to jest miasto takie, które widzę na co dzień, a tutaj jest oderwanie od rzeczywistości. Pieśni inaczej zupełnie brzmią niż jak w mieście. Ja wierzę Boga. Ja go czuję, ja czuję miłość Bożą, ja czuję muzykę, czuję śpiew. Śpiew jest 2 razy bardziej jak modlitwa. Wstaje nowy dzień, niech wiatr niesie cień. Nie, wstaje nowy dzień, niech wiatr niesie pieśń. Wznieś w górę ręce swe do nieba. Po posiłku rozpoczął się koncert uwielbienia, Błogosławieni Miłosierni. Na plenerowej scenie wystąpiła młodzież uczestnicząca w łomżeńskim festiwalu. Na scenie zaprezentowali się m.in. młodzi ludzie z Francji, Włoch, Białorusi oraz Polski. Trzeba.